Siema. Dzisiaj z domku, z ogródeczka. Mam dla Was taki filmik z unboxingu, bo w końcu kupiłem sobie porządne sygnalizatory. Po jednym nieudanym zakupie początkiem roku, które oddałem. No, wywaliłem troszkę kasy na lepsze, ale myślę, że te już będę miał dożywotnio. A jeśli mowa o dożywotnio, to w Polsce chyba jedyna firma udziela dożywotniej gwarancji na swój produkt i był to jeden z głównych argumentów, który mnie przekonał do zakupu sygnalizatorów od nich. Każdy karpiarz chyba zna tą firmę. Paczka doszła bardzo szybko. Cena... wiecie ile. Rachunek jest niepotrzebny. Jeśli kupujesz sprzęt z dożywotnią gwarancją, producent nie wymaga paragonu do reklamacji. Sygnalizatory Videotronic XC4 z centralką 3 plus 1. Do tego smycz, hard case'ik do każdego. Tu pewnie jest instrukcja obsługi. Potencjometr do 110 dB, potencjometr ton, barwa dźwięku od 150 Hz do 10 kHz, regulacja czasu pamięci ostatniego brania od 5 do 40 sekund, regulacja czułości przesuwu żyłki od 0,6 cm do 15 cm, regulacja natężenia światła diod głównych, system antykradzieżowy, tryb nocny, dwa gniazda na swingery, czas świecenia zgodnie z głównymi diodami albo czas świecenia w momencie brania. No i sporo takich różnych tutaj, jakby coś, to będziemy się wspomagać. Sygnalizator no jest taki mały, w pudełku jeszcze wiadomo do czego. Tutaj na gniazdka typu jack, oczka, producent pomyślał o wszystkim. Sześć kanałów na centralce. Ja kupiłem wersję 3 plus 1. I teraz tak, włącznik z tyłu. Tutaj jest dioda baterii control. Ona przy włączeniu sygnalizatora zapala się na czerwono, jeśli bateria jest do wymiany, lub na zielono, jeśli bateria jest jeszcze dobra. Nie wziąłem sobie żadnej karty. Sygnalizacja wibracjami w centralce, ale wyłączę je. Cyk, jeden guzik do tego starcza. Branie od brzegu i do brzegu, co jest fajne. Zmienię sensitivity na czułość na zero dla celów filmiku. Od brzegu. Diody świecą ciągle. Do brzegu. Migają i jest niski ton. A od brzegu jest ton wysoki brania. Teraz podkręcę na maksa dźwięk. No, sygnalizatory są mega głośne. Regulacja tonu. To już każdy. To był najwyższy. Dam najniższy. I to przeszkadza nam ta centralka. Najniższy, pogłośnie. Ja teraz dam najwyższy. I w tym zakresie myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Powiedzmy, to jest godzina 12. To jest taka jedna trzecia. No niezły, nie? Ja bym chyba się skusił.
na tego albo na... O, ten jest mega głośny. Na tego albo na tego. Z tyłu guzik do włączania podświetlania nocnego i... One teraz świecą, nie wiem czy to będzie widać, jest jasno, więc w nocy by tak się te żaróweczki tliły. Teraz nie świecą. Myślę, że będę zadowolony z takiego zestawu. Jest możliwość zakupu w tej walizeczce, którą gdzieś tam widać po internecie, no ale trzeba dopłacić. To jest, mi się wydaje, że w zupełności wystarczający kejsik. Taki. No niezłe. W piątek jadę na ryby, to przetestujemy. Co jest fajne, to jest fajne, że teraz w momencie, kiedy ja wyłączam sygnalizator, dostaję sygnał na centralkę, że sygnalizator został wyłączony. Jest to jedna z opcji antykradzieżowych, a drugą opcją, podejrzewam, że to te diody tutaj, te dwie czujki, 2 minuty po położeniu wędki na sygnalizator system antykradzieżowy się uzbraja i takim samym sygnałem dźwiękowym dostaje centralka w momencie, kiedy wędka zostaje podniesiona. Sygnalizator tak w dotyku wygląda dosyć tęgo. Jest, no, nie ma się do czego przyczepić. Wszystkie te szczeliny są bardzo fajnie dopasowane. To z tyłu na bateryjkę klapka tak samo. Tutaj te gumki takie fajne, śliskie. Myślę, że będą pięknie grać. No i w sumie tyle kupiłem, jest myślą o tych zawodach, na które jedziemy. Nie nagrywałem chwilę teraz filmiku, bo miałem urlop. A urlop stwierdziłem, że spędzę z rodziną, nie na rybach. Ale już niedługo wracam do siebie i jedziemy na jakieś karpie. No to tyle. Jeśli chodzi o moje nowe sygnalizatory, myślę, że będę zadowolony. No to siema i do zobaczenia nad jakąś wodą.